absolutely crazy about it! Devil May Cry. In high definition. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w DMC 3. Dwie ostatnie misje, jako Dante, nam zostały, tak więc bez zbędnego przedłużania rozpocznijmy przedostatnią misję w tym przejściu. Okej, przenosimy się chyba do Lady chwilowo. O, czyżby? Tak, Virgil. Jak Virgil przeżył? Takie moje pytanie. No dobra, czyli jest po prostu pokazane z tym. No, cutscenka pokazuje, że Virgil żyje, ale nie wyjaśnia dokładnie jak. Być może przejście jego kampanii, w cudzysłowie oczywiście, nam to wyjaśni. Dobrze, misja 19, spotkanie sił. Zawal z największą bestią... niech największa bestia pozna... strzał w... Dobra, najpierw będę tu tracił czas. YOLO. Bez takiego tłumaczenia. Idziemy dalej. A mogę prosić Arkama od razu? Byłoby lepiej. To dla wszystkich. A, dobra, to mam nawalać. Tylko ile to będzie trwało? Dzięki, bro, naprawdę. Trzeba to. To tyle, czy się jeszcze ktoś pojawi? Oczywiście. Okej, nie sądziłem, że tylko dwie szyby bym musiał zniszczyć, ale jestem bardzo zadowolony. Że tylko dwie. Dobra, tych mogę normalnie zabić, co mi się podoba. Co to jest? Demoniczna krew, czy co? Wygląda jak piaski czasów z księcia Persji. A, okej, dobra, to po prostu mój licznik. Samsara. Rzeźba symbolizująca kontinuum czasoprzestrzenne. Użyto, aby przywrócić porządek w czasie i przestrzeni. Okej. Czy tam wyrwach czasoprzestrzennych.
tak to powinno być przetłumaczone bardziej. No kurde, prawie mi się tak fajnie udało. Zaginiona... Aha, Nirwana Zaginionych Dusz! Tak się nazywa ta miejscówka. To w sumie tłumaczy, czemu musiałem tutaj walczyć z bossami. Tylko jakby... Co teraz? Mam tu gdzieś dojść, czy... Bo bez powodu tutaj nie dostałem przejścia. Czy ja właśnie zrobiłem kółko? Ne, tu skakać nie mogę? Serio? Atakować też nie. Przemienić też się nie mogę. XD. Tu się cofnę. Aha, czyli to było aż tak proste. Nirwana iluzji. Okej, zaczyna mnie to już trochę irytować. Jestem tutaj, no ale co ja mam tu zrobić? Bo obszedłem to normalnie w koło i się nic nie stało. Ja też nie widzę niczego, gdzie mógłbym wsadzić ten. Aha, okej. Dobra, i teraz przez to przejdę. Okej. Już powoli do Arkama chyba idziemy. Mi się wydaje. Jest Arkam, dziękuję. So hideous. Can't you tell by looking at me? Anyway, that shape suits you better. Let's begin the main event. Okej, czyli Arkham ma w sobie, ma niby moc Spardy, ale ewidentnie on ich w ogóle nie kontroluje. Dobra, coś tam ubiorę z tych gnatów, ale niewiele. Dobra, teraz diabeł, lecimy z Beowulfem. To bije największe obrażenia. Dobra, połączamy diabła, oszczędza się energię. Gdzie nawalam takie moje pytanie? To były jakieś jego resztki, czy co? Hmm.
troszkę tak to wygląda. Dobra, nie, bez ładowania, bez ładowania. O, czyżby braciszek pomógł? Yeah! I've come to retrieve my power. You can't handle it. Look at you, making a big dramatic entrance and stealing my spotlight. What? You don't possibly believe that he deserves to be our main event now, do you? Now that you mention it, you're right. You should come to realize you cannot control the power of Sparta. You're wasting your time, buddy. I think he needs to learn the hard way. Bitwa braci! Pokaż Arkhamowi prawdziwą moc synów Sparty! Vergil będzie... podążał za Dantem, ale... Jakby wkręcał w jego styl walki, czy coś takiego. Wciśnie B, aby przywołać Vergila do siebie. Nie możesz... Nie mogę się zmienić w demona. Jeszcze mam prawie trzeci level nabity już z tej. No nie, nie mogę. Mam nabite i faktycznie nie mogę wykorzystać tego przemiany. To trochę boli. Aha, dobra, w takim sensie! Dobra, czekaj. Czekaj, bo chcę to przetestować. Czy to działa tak jak w jedynce? Jap! Momentalnie rozwala wszystko dookoła. W ogóle nie wiem, czy kiedy nie użyłem tej wody, to czy przypadkiem też Arkhamowi trochę nie zadałem obrażeń. Bo ma chyba mniejszy pasek. No to mi się wydaje, nie wiem. O, dzięki bratku. Dobra, mucimy go, już prawie koniec. Ja naprawdę podziwiam ludzi, którzy by zrobili go bez damage'a, autentycznie. No nie, ile mu zostało, no ludzie! Yeah.
Jezu, ile tego? Proszę, wreszcie żeś się pojawił. I pięknie, idealnie go żądłem, zabiłem. Ej, to jest akurat fajnie pokazane, że obaj potrafią używać swoich własnych broni. Znaczy, wróć, że potrafią używać nie swojej broni nawet. Tylko wiadomo, jeden i drugi z mniejszą skutecznością. Jak się uśmiechnął Virgil, kurde! Jackpot! Yeah! Not very classy for someone's dying words. Okay. Zdaliśmy medaliony, mieczyk sobie gdzieś tam spadł. Ale jak nic, to jest ten cały Force Edge. To jest ten miecz, który Dante miał jako swój główny, powiedzmy, w DMC 1. No zawsze wymordowaliśmy wszystkie demony pod razem, no to logiczne, że ona sobie tak po prostu tutaj weszła. Teraz co? A Arkham sobie tak po prostu zleci z na oko 100 metrów. What? Jakim prawem on nie jest mokrą plamą? Jeszcze żyje, skubanie. How could I? Normalnie. I shall become a god. No one here can stop me. Okej, on za nie pożyje za długo. What a surprise. Here I was looking for you, and lo and behold, you come to me. Mary. Don't ever call me that again. My mother was the only one who could say my name. Wait. Please. Do you really want to shoot me? Myślę, że tak. Shoot me. Your own father. What have I done wrong? Even the heroic Sparta sacrificed a woman so that he could become a legend. I wish to be a god! And I sacrificed one miserable human being for that reason. That is all. Was that really so awful? I have some unfinished business to take care of. Help me, Mary. Mary, a long time ago. Is lady. Goodbye, father. No! No.
Ja byłem ciekaw, czy strzeliła 4 razy, czy po prostu taki kadr tego był, ale nie. Wystrzelała się po prostu z magazynka. Ale okej, w końcu rozwaliła typa. Chyba, że jeszcze wstanie, ale no raczej nie. Okej, misja 20. Krzyczące dusze. Odrzuć dumę i przyjmij swoje przeznaczenie. Mamy tak tą stronę. Dobra, czas na trzeci i finalny pojedynek z Virgilem. Okej, teraz co mogę zmienić diabełka? Spoko. O, no tak, on oczywiście też się zmieni w diabełka. A czemu by nie? Gdzie? Ej, kurde, ma cały czas nieskończone hasło włączone. A to się nie tak źle. Ja bałek i lecimy. No kurde! Więc jak będziesz spani ciągle jednak na atak, jak trzeba się różnicować. Dobra, to było do przewidzenia akurat.
Okej, okay, żądełko też wykonane. Coś ładnie, niegrabnie. Z jego strony. Mogę coś zrobić w ogóle w tym diabie? To tak mi się nie wydaje właśnie. Vergil, weź się już poddaj, chłopie. Co jest? Gdzie on jest? Czy on się na serio zmienił po prostu w te kulki? Ja chcę wiedzieć, co to jest za atak. No, dawaj, jeden cios! Max 1, max 2. Jest! Dobity z gnatów, pięknie. No to wygląda. No one can have this, Dante. It's mine. It belongs to a son of Sparta. Leave me and go if you don't want to be trapped in the demon world. I'm staying. This place was our father's home. Okej. Czyli co? Czyli przez to, że Vergil sam chciał zostać, żeby mieć więcej mocy, to przez to potem Mundus go jakby zaś tak spaczył, zaślepił i zmienił go w tego Angelo Rycerza, z którym walczymy w DMC1? Bo tak to by wyglądało. Tylko co się dzieje z Vergilem później? What an ordeal. You're still here. I need that back. No late charges, I hope. I'll think about it. We should be fine for now. But I'm sure they'll be back soon. Very soon. Are you crying? It's only the rain. The rain already stopped.
The devils never cry. I see. Maybe somewhere out there, even a devil may cry when he loses a loved one. Don't you think? Maybe. By the way, looks like we're gonna be busy for a while. Well, bring it on. I love this. This is what I live for! I'm absolutely crazy about it! Aha, to jest taki licznik leci z napisami. Dobra, ale nie, wiecie co? Ja teraz naprawdę muszę kończyć, ale czy ja mogę to pominąć? Mogę, dobra. What happened next? Nothing really. We took care of all the remaining devils and that was it. I still have a job to do that's far from done, which is to eliminate every last demon. I need to ensure that monsters like my father never come about again. And he promised to help me hunt down the demons, even though he's part one himself. But now I realize that there are humans as evil as any devil, as well as kind and compassionate demons in this universe. At least I've found one so-called devil who is able to shed tears for those he cares about. That's enough for me to believe in him. Now I can start my business. Oh, speaking of a kind devil, he finally decided on a name for his shop. It took him quite a while to pick one. Wanna know the name? Devil May Cry. No, to jest dość naprawdę intrygujące. A... Że ile? Ta misja, bez kascenek, trwa 4 minuty? I dostaję za to A? To ile trzeba na S? W takim razie. Nie, może... Nie wiem, chyba nie chcę wiedzieć nawet. Okej. Okay. Gratulacje. Tryb hard. Virgil jest dostępny jako ten. Bloody Palace. Dobra, no, sporo rzeczy się odblokowało. Chcesz zapisać? Tak, chcę zapisać. Dobra, nie wiem, czy to nie jest przypadkiem już nowe, więc zapiszę na tym. Tutaj mam jakieś takie monety, nie wiem. I zobaczmy. Ja bym chciał zagrać jako Virgil, to... A dobra, nie, to sobie zobaczę później. Dobra, ode mnie póki co to będzie tyle. Ja sobie jeszcze zobaczę, jak to będzie wyglądała misja z Virgilem, czy będzie coś nowego. Jeśli nie, no to ten odcinek jest odcinkiem finałowym. Jeśli będzie coś nowego, poza oczywiście w ogóle możliwością walki jako Virgil, to wtedy wam to pokażę. Ale to się muszę jeszcze zorientować. Także ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku z DMC 3 albo z kolejnej części. To jeszcze zobaczymy. Do usłyszenia. Cześć!